Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o skórze panów i skórze pań. Czy mimo tego, że budowa jest skóry identyczna, to są w niej jakieś różnice? No właśnie, jeśli jesteście ciekawi, jak to wpływa na naszą świadomość konsumentów i odpowiedni dobór dla siebie kosmetyków, jak to się ma do działalności w tej całej strefie beauty, recenzjach kosmetycznych, postach na blogach i tak dalej, a odbieraniu i postrzeganiu tego przez nas? No właśnie, dzisiaj sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy, ponieważ jest on naprawdę bardzo, bardzo ważny i z tego co widzę i orientuję się w ostatnim czasie, nie wszyscy posiadają taką świadomość, jak to naprawdę wygląda. Ale dobra, koniec tego wstępu, zabieramy się od razu do najważniejszej części dzisiejszego filmu. Ponieważ na moim kanale wśród widzów są nie tylko kobiety, są również panowie, jest ich mniej tutaj, ale są, pomyślałam sobie, że warto porozmawiać dzisiaj troszeczkę o budowie skóry i tych różnicach, które pojawiają się, różnicach fizjologicznych w budowie skóry panów i w budowie skóry pań. Często rozmawiamy sobie na temat różnych kosmetyków, jak one działają, dobieramy pielęgnacji itd. Za chwilę na moim kanale pojawi się nowa seria, gdzie będę dla Was omawiać poszczególne typy skóry. I dlatego też warto na chwilę zatrzymać się w tej kwestii budowy skóry, jeśli chodzi o panie, jeśli chodzi o panów. Bo to też pomoże Wam w podejmowaniu tych świadomych decyzji o doborze odpowiednich kosmetyków, jak również zabiegów kosmetycznych, bo to też jest bardzo fajny temat. No dobrze, dlatego też stwierdziłam, że warto dzisiaj poruszyć ten temat, ale jest pewna ważna kwestia, która może nie tyle mnie niepokoi, ale dała mi do zastanowienia się już jakiś czas temu. Otóż, obserwując blogi kosmetyczne u nas w kraju, obserwując działania twórców w internecie, na polskim YouTubie, na zagranicznym YouTubie, przeglądając sekcje komentarzy, często gdzieś na jakichś forach kosmetycznych, zauważyłam pewną sprawę, która no właśnie dała mi trochę do myślenia, ponieważ widzę bardzo często i ostatnio nawet częściej, że w komentarzach pojawiają się pewne nieścisłości i wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że my kobiety nie mamy odpowiedniej wiedzy, nie posiadamy wiedzy na ten temat i za bardzo wchodzimy, za bardzo się tak jakby, za bardzo bierzemy do siebie to wszystko, co się pojawia w tej całej kosmetyce. Słuchajcie, wśród twórców internetowych w całej tej strefie beauty oczywiście najwięcej jest kobiet, bo tak jest, że my kobiety interesujemy się jednak tymi kosmetykami, zdecydowanie bardziej o siebie dbamy niż panowie, robimy makijaże, robimy paznokcie, dbamy o włosy, no i gdzieś ten temat kosmetyczny zawsze jakoś tak z nami, z kobietami się łączy. Ale okazuje się, że teraz coraz więcej pojawia się mężczyzn, którzy prowadzą blogi kosmetyczne. Pozdrawiam tutaj niektórych panów blogerów, Michała między innymi, których osobiście znam i wiem, że tworzą fantastyczne blogi od wielu lat. I tam też pojawiają się recenzje kosmetyków, które owi twórcy, mężczyźni na sobie testują. Oczywiście tutaj mam też na względzie YouTube i to, że panowie zakładają kanały, na których pojawiają się recenzje i ich opinie na temat ogólnodostępnych kosmetyków. Kosmetyki testują na sobie, a potem dzielą się z nami swoją opinią. No i to oczywiście jeszcze są te fora internetowe różnego rodzaju, gdzie tam też pojawiają się komentarze zazwyczaj nas kobiet. Czasami piszecie do mnie, poleć jakieś kosmetyki dla mojego mężczyzny lub też panowie zwracają się do panów, którzy do tych twórców i też proszą o dobór jakichś kosmetyków, zaczynają się interesować i ta cała strefa beauty tak jakby troszeczkę zaczyna się rozwijać w tym kierunku. I nie zrozumcie mnie absolutnie źle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Ja nie mam zamiaru dyskryminować twórców płci męskiej za to, że tworzą tego typu filmy. Natomiast jako kobieta, jako powiedzmy ten świadomy konsument i też troszkę kosmetolog, patrzę na to wszystko zupełnie inaczej.
Zawsze też w moich filmach, kiedy robię jakąś recenzję jakiegoś kosmetyku i opowiadam Wam o tym, jak on na mnie działał, podkreślam to, żebyście zwrócili uwagę, jaki ja posiadam typ skóry. I czy ta recenzja, którą ja robię przy moim typie skóry, że jest ona mieszana, że jest ona wrażliwa, żebyście zawsze tę recenzję brali pod uwagę, bo Wasza skóra niekoniecznie wcale taka musi być. Jeżeli ja opowiadam, że na moim typie skóry, w różnych warunkach, w moim wieku i tak dalej, dany kosmetyk się sprawdził, to Wy, mając zupełnie inny typ skóry, powinniście wziąć taką recenzję w nawias, powinna ona Wam dać do myślenia i powinniście się zastanowić, czy rzeczywiście ten kosmetyk przy Waszym typie skóry będzie dla Was odpowiedni. I tak samo jeśli mamy kwestie twórców, panów, którzy robią recenzje kosmetyków, też powinniście się zastanowić. A co się jednak okazuje, i tak jak mówię, obserwuję to od jakiegoś czasu, kobiety bardzo ślepo tak idą z tymi recenzjami i tutaj przytoczę Wam kilka takich przykładowych komentarzy, na przykład, że ja widzę u Ciebie, że masz wspaniałą skórę, bardzo zadbaną, w takim razie kosmetyki, które polecasz, świetnie się u Ciebie sprawdzają, jesteś dla mnie wyznacznikiem tego, że te kosmetyki działają, więc ja też tak chcę i u siebie będę je testować. Albo na przykład, kupuję coś z Twojego polecenia, bo to jest super, bo Ty mówisz, że u Ciebie się sprawdza, więc u mnie też to się sprawdza, biorę w ciemno. Zdarzają się oczywiście też takie komentarze, gdzie piszą panie, że kupiły dany kosmetyk z polecenia tego mężczyzny i u nich on się kompletnie nie sprawdził. I dlaczego to jest możliwe i dlaczego tak się dzieje? No i właśnie, tutaj przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu, czyli tych podstawowych różnic, które pojawiają się w skórze, powiedziałabym, męskiej i w skórze damskiej. Punkt numer jeden, na którym się teraz skupimy, to jest przede wszystkim grubość skóry. No i kochani, to jest jeden z ważniejszych, jak i najważniejszych punktów, które należy wziąć pod uwagę w doborze odpowiednich kosmetyków. I teraz, tak jest, że my kobiety mamy cieńszą skórę niż panowie. Mamy znacznie mniejszą ilość warstw naszego naskórka niż mają panowie. A naskórek, kiedyś Wam już tłumaczyłam, jest to ta najbardziej zewnętrzna część naszej skóry, która składa się z wielu warstw. I teraz od niego też zależy sposób przenikania substancji aktywnych do naszej skóry i efektywność kosmetyków. I teraz skupmy się na tym, że mamy ogólnodostępne kosmetyki bez podziału na kosmetyki męskie czy też kosmetyki damskie i mamy dwie osoby testujące. Mamy kobietę, która ma cienką skórę i mamy mężczyznę, który ma grubszą skórę. U kogo Waszym zdaniem najszybciej będzie widać efekty działania, jeśli weźmiemy jeśli weźmiemy pod uwagę to, że kosmetyk ma fajny promotor przenikania, ma jakiś nośnik substancji aktywnych, super cząsteczki, super substancje aktywne, u kogo szybciej zobaczymy efekty działania? No oczywiście u kobiety, dlatego że tych warstw naskórka jest znacznie mniej. Jest kosmetyk szybciej może przeniknąć do skóry. No powiedzmy, że te cząsteczki składników aktywnych potrafią głębiej wejść, dostać się do tych głębszych warstw naszej skóry i efektywniej na nie zadziałać. I tutaj, jak patrzymy właśnie na tą skórę grubszą, ten efekt tego samego kosmetyku, on się oczywiście, że pojawi, ale on się pojawi trochę później lub też może być mniej zauważalny, mniej widoczny niż u kobiety, która ma mniejszą ilość tych warstw naskórka i też to przenikanie substancji aktywnych, dostawanie się ich do środka, działanie na włókna elastynowe, kolagenowe, na młode komórki skóry jest też inne. Więc musicie wziąć to pod uwagę, że grubość skóry między kobietą a mężczyzną jest znaczna i to też będzie widać w efektywności i działaniu kosmetyków. Drugi punkt to jest odcień skóry. I tak, moi drodzy, okazuje się, że kobiety mają skórę jaśniejszą
niż mężczyźni. Numer 3 to jest oczywiście co? Owłosienie. No słuchajcie, przecież to jest tak bardzo widoczna różnica między skórą damską a męską, między skórą pań a między skórą panów. Owłosienie, zwłaszcza na twarzy. No nie da się oszukać tutaj tej fizjologii i powiedzieć, że panowie mają mniejsze owłosienie albo w równym stopniu widoczne owłosienie niż kobiety. No tak nie jest. Jest więcej tych mieszków włosowych, ono jest też intensywniejsze u panów. To też jest związane z gospodarką hormonalną, z występowaniem testosteronu. No oczywiście zdarzają się takie przypadki, że kobiety mają wysoki testosteron i u nich też pojawia się to owłosienie. Ale no moje drogie panie, no nie oszukujmy się, my nie należymy do, nie robimy takiego czegoś jak panowie, że musimy sobie golić naszą twarz, bo mamy zarost i musimy się go pozbywać. A uwaga, i tu jest właśnie taki haczyk, bo przez to, że panowie posiadają owłosienie i teraz wykonują sobie te czynności związane z goleniem, stosują różnego rodzaju preparaty zmiękczające na owłosienie gdzieś tutaj na skórę, golą się. Ta skóra bardzo często też ulega podrażnieniom, dochodzi do wrastania włosków, do jakichś stanów zapalnych. To też jest ogromna różnica, jeśli chodzi o recenzje kosmetyczne, działanie kosmetyków. A to, jak u panów będzie działał dany kosmetyk po wykonaniu tego całego procesu golenia, a jak będzie kosmetyk działał u kobiety, która się nie goli. Poza tym zwróćcie uwagę też na to, że my kobiety często wykonujemy zabiegi złuszczania. Sięgamy po jakieś peelingi, po preparaty złuszczające, mechaniczne, dzięki którym pozbywamy się tych martwych komórek naskórka. Panowie bardzo często tego typu zabiegów nie wykonują, nie mają też aż takiej potrzeby, ponieważ stosują produkty do golenia, produkty zmiękczające, ale uwaga, ich skóra też jest grubsza, jest więcej tych warstw naskórka, więc to złuszczanie jest też troszeczkę inne, jeśli chodzi o intensywność. Zobaczcie, jakie są różnice, choćby właśnie w tej kwestii owłosienia i stosowania odpowiednich kosmetyków. Panowie często sięgają po preparaty po goleniu, które w składzie też posiadają alkohol. To też działa na skórę, to działa na gruczoły łojowe. My nie mamy takiej potrzeby, żeby aż tak często sięgać po takie preparaty. Wręcz idziemy w drugą stronę, by nie stosować kosmetyków zawierających alkohol, bo wiemy, że w przypadku naszej skóry kobiecej może dojść często do mocnego, bardzo intensywnego przesuszenia, co też nie jest dobre, bo wzmaga znowu pracę gruczołów łojowych, skóra zaczyna się bronić i mamy takie błędy na koło. Także zwróćcie uwagę na to, że panowie mają grubszą skórę, ta skóra jest ciemniejsza, ma więcej melaniny, ale też na skórze mamy dużo większe owłosienie, intensywniejsze, mocniejsze, a co za tym idzie, też inny proces pielęgnacyjny, tych etapów pielęgnacyjnych i dobierania odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych właśnie do ich typów skóry. No ale skoro jesteśmy przy owłosieniu, już omówiliśmy sobie 3 punkty, to warto też zwrócić uwagę na to, że panowie posiadają więcej gruczołów potowych. I co za tym idzie, też częściej się pocą niż my kobiety. A to też jest związane z dopasowaniem odpowiednich preparatów oczyszczających i myjących. I zwracanie uwagi na to, jak często mężczyźni korzystają z preparatów myjących, jak wpływa woda na działanie też gruczołów potowych, a co do tego dołóżmy jeszcze kwestię mikrobiomu na naszej skórze. No ale tutaj też musimy skupić się na pewnej ważnej kwestii, która również mi się bardzo podoba, to są zmarszczki. I moje drogie panie, otóż okazuje się, że no oczywiście panowie też się starzeją, ale u nich ten proces starzenia jest troszeczkę inny i te zmarszczki
pojawiają się zdecydowanie później niż u nas kobiet. Ale też, co jest bardzo ważne, jest też pewna różnica w ich strukturze. Otóż u nas kobiet zmarszczki pojawiają się szybciej, ale są one też bardziej płaskie, jeśli chodzi o właśnie tą strukturę i budowę zmarszczek. Natomiast u panów zmarszczki pojawiają się później, kiedy natomiast już się pokażą, pojawią, to te zmarszczki są znacznie bardziej głębokie niż u nas. No i tutaj, teraz zatrzymajmy się na chwilę, jeśli chodzi o recenzje kosmetyczne. Mnie to troszeczkę tak, może nie tyle bawi, ale zastanawia, bo widzę bardzo często, że młodzi panowie, tacy w wieku 20-kilku lat, opowiadają na swoich kanałach, czy też opowiadają na swoich blogach o preparatach przeciwzmarszczkowych i ich oddziaływaniu na ich skórę. A wiedząc o tym, jak to jest z tymi zmarszczkami, jaka jest budowa zmarszczek i jaka jest różnica w skórze mojej, a tego pana, tego recenzenta, zastanawia mnie to, jak szybko kobiety potrafią podłapać temat w komentarzach i stwierdzić, wow, to skoro ty jesteś taki młody i już widzisz, że gdzieś tam pojawiły się u ciebie te pierwsze zmarszczki i te kosmetyki tak fajnie na ciebie działają, to w takim razie na mnie też te kosmetyki powinny działać i zadziałać na moje zmarszczki. No, moje drogie panie, to nie tak jest. I to nie jest tak, że jak obiecują nam producenci, że zmarszczki znikną po 2 tygodniach stosowania kremów, to tak będzie. I ci młodzi mężczyźni, którzy opowiadają o tych zmarszczkach, to raczej nie są takie zmarszczki, które my kobiety posiadamy, a to jest troszeczkę inny typ zmarszczek, zmarszczek gdzieś tam mimicznych i ten cały proces starzenia się ich skóry też jest nieco inny. Dlatego weźcie zawsze sobie w nawias takie recenzje na temat kosmetyków przeciwzmarszczkowych robionych przez młodych, naprawdę młodych panów na swoich mediach społecznościowych. Czy to tak jak mówię na blogach, czy gdzieś tam na kanałach, na kanale YouTube, bo my kobiety w starszym wieku powinnyśmy troszeczkę inaczej na to wszystko patrzeć. I raczej dla mnie będzie bardziej wiarygodne to, kiedy kobieta w moim wieku, nieco młodsza, dużo starsza lub też nieco starsza ode mnie, recenzuje kosmetyk i opowiada o jego działaniu przeciwzmarszczkowym, bo widzi efekty na swojej skórze, będzie to dla mnie bardziej wiarygodne niż, uwierzcie mi, słuchanie młodego człowieka, mężczyzny, który opowiada o działaniu kremu, serum i jakiegokolwiek innego preparatu, czy nawet zabiegu kosmetycznego na jego zmarszczki. Zbliżamy się do końca i zostały nam jeszcze 2 ważne punkty. Kolejny z nich to wydzielanie łoju. I tutaj również musimy się na chwilę zatrzymać przy tej ważnej kwestii. Otóż, moje drogie panie, moi drodzy panowie, różnica fizjologiczna w skórze waszej i waszej jest taka, że panowie posiadają więcej gruczołów łojowych i bardziej aktywnych niż my kobiety. I to widać przede wszystkim w okresie dojrzewania, gdzie mamy jeszcze pracę tą gospodarkę hormonalną i mamy ten tak zwany trądzik młodzieńczy. Co się okazuje u kobiet? Sam proces tego trądziku młodzieńczego jest mniej agresywny, szybciej się leczy i mniej widoczny na skórze niż u panów. I jeśli kiedykolwiek miałyście styczność z młodymi chłopcami, czy też wasi synowie, czy gdzieś w latach szkolnych, na pewno zauważyłyście, że jeśli u młodego mężczyzny pojawia się ten trądzik młodzieńczy, to jest on znacznie bardziej widoczny na takiej młodej skórze, jest więcej tych stanów zapalnych, jakichś stanów ropnych, dłużej mężczyźni z niego wychodzą, jest on bardziej intensywny i uciążliwy niż u kobiet, bo oczywiście u kobiet też trądzik młodzieńczy się pojawia i też może być intensywny, ale tutaj, kiedy patrzymy na to okiem dermatologa, lekarza, czy kosmetologa, czy nawet kosmetyczki, widać znaczne różnice. I teraz, to tutaj omawiamy sobie tą kwestię, jeśli chodzi o młodą skórę, ale te różnice w gruczołach łojowych, w wydzielaniu potu są też widoczne w starszym wieku. I też są związane z gospodarką hormonalną, zarówno nas kobiet, jak i mężczyzn.
Co się okazuje, to wydzielanie potu, czyli wydzielanie łoju, wydzielanie tego sebum jest też inne i na to też powinniście zwracać uwagę w kwestiach kosmetyków do cer mieszanych, tłustych, trądzikowych. Jeśli mężczyźni recenzują takie kosmetyki i opowiadają, że u nich one się bardzo dobrze sprawdzają, to weźcie, moje drogie panie, weźcie na to też poprawkę, że praca gruczołów łojowych waszych jest inna niż u mężczyzn. I może się tak okazać, może, ale oczywiście nie musi, że jeżeli u tego mężczyzny dany kosmetyk intensywnie zadziałał na te gruczoły łojowe, to na waszej skórze efekt może być odwrotny, może być za mocny, zbyt intensywny. To też musicie wziąć na to poprawkę i też musicie zawsze na to patrzeć. No bo oczywiście mamy różne typy skóry, mamy skórę suchą, mamy skórę trądzikową, mamy skórę problematyczną, mamy skórę wrażliwą, naczyniową, z trądzikiem różowatym. Zwracajcie uwagę na taką szczegółę, na takie szczegóły, wiedząc o tym, że panowie mają więcej gruczołów łojowych i one są znacznie bardziej aktywne, intensywniej działają niż gruczoły łojowe u kobiet. I ostatnia ważna sprawa, która tyczy się jędrności naszej skóry, ale też opadania, chomików i całej reszty. No słuchajcie, tutaj chodzi również o włókna elastynowe i kolagenowe. Otóż, moje drogie panie, w naszej skórze te włókna elastynowe i kolagenowe są znacznie cieńsze niż u mężczyzn, ale u mężczyzn skóra jest grubsza i te włókna elastynowe i kolagenowe są też zupełnie inaczej ułożone, one mają nieco inne struktury. Zwróćcie uwagę na to, że my w okresie menopauzy bardzo często szybciej, intensywniej tracimy na tej jędrności naszej skóry i też na tej pracy, na działaniu tych włókien kolagenowych i elastynowych. I u nas, no niestety tak jest, u nas kobiet te tak zwane chomiki pojawiają się znacznie szybciej niż u mężczyzn. I to też ma bardzo duże znaczenie, jeśli rozmawiamy o recenzji kosmetyków działających ujędrniająco na skórę. Musicie pamiętać o tym, że u panów te włókna elastynowe, kolagenowe są o innej, nieco innej strukturze, inaczej są ułożone, ta skóra jest grubsza i to też jest bardzo ważny temat w odniesieniu do działania hormonów, do starzenia się skóry i do tego, jaka ta skóra będzie po zastosowaniu kosmetyków ujędrniających, kosmetyków, które mają zadziałać na te włókna elastynowe, kolagenowe, ale też, moje drogie panie, w odniesieniu do zabiegów kosmetycznych. Bo w salonach kosmetycznych stosuje się bardzo dużo zabiegów, również dostosowanych do potrzeb skóry męskiej. Takie zabiegi są zazwyczaj intensywniejsze, wykonuje się ich więcej, też inaczej dobiera się do skóry i to są też zabiegi, które mają działać nie tylko złuszczająco, czy też nawilżająco, regenerująco na trądzik, ale również wszelkiego rodzaju zabiegi typu z laserami, zabiegi z mezoterapii, zabiegi z wypełniaczami i tak dalej. No niestety tak jest, że te różnice między skórą kobiecą, a między skórą panów są znaczące i przez to też powinniśmy zwracać uwagę na ten dobór kosmetyków, ale też mieć poprawkę na zabiegi kosmetyczne. No i dobrze, powiedzmy sobie, że omówiliśmy te najważniejsze różnice. Oczywiście jest jeszcze kilka innych różnic, jeśli chodzi o unaczynienie skóry, jeśli chodzi o hormony i tak dalej, jeśli chodzi o łysienie, ale dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać. Ja bym chciała, żeby ten film wam dał do myślenia i żebyście sobie przemyśleli te różnice fizjologiczne, o których wam dzisiaj opowiedziałam. Bo prawda jest taka, że kosmetyka idzie do przodu, ona się cały czas rozwija. Z roku na rok jest coraz więcej kosmetyków, większy dobór, nowe substancje aktywne, więcej zabiegów i tak dalej. I zapewne zauważyliście, że wiele marek kosmetycznych wprowadza odpowiednie preparaty
dla mężczyzn. Zaczęła troszeczkę rozdzielać tę kosmetykę pielęgnacyjną, taką ogólnodostępną, na tą bardziej, powiedziałabym, damską i męską. I tutaj też producenci kosmetyków zwracają uwagę na to, że panowie troszeczkę inaczej sensorycznie postrzegają kosmetyki. Dla nas kobiet bardzo często dużą przyjemność daje fajna konsystencja, fajny zapach, to jak kosmetyk się rozprowadza na skórze, no i oczywiście działanie. Panowie podchodzą troszeczkę inaczej do tego, ze względu właśnie na tę budowę, na te różnice fizjologiczne, i oni najczęściej szukają preparatów, które będą miały lżejszą konsystencję. I tutaj uwaga, właśnie dlatego, że mamy tą większą produkcję łoju, że ta skóra jest troszeczkę inna pod względem nawilżenia, nawodnienia, suchości. Zwracają uwagę na to, żeby kosmetyki nie były zbyt mocno perfumowane. My kobiety dzielimy się na te, które lubią kosmetyki perfumowane, i na te, które kosmetyków perfumowanych nie lubią. To w tej chwili nie ma znaczenia. Chodzi o to, że bardzo często zapachy, które są w kobiecych preparatach, panom przeszkadzają, nie są dla nich dobre, nie są dla nich komfortowe. Dlatego też producenci kosmetyków męskich szukają odpowiednich zapachów dla panów. Bardzo często osoby testujące takie kosmetyki to są mężczyźni, którzy właśnie naprowadzają producenta na takie zapachy, które im w kosmetykach będą odpowiadały. I też musicie wziąć uwagę, moje drogie panie, na to, że bardzo często, jeśli mężczyzna opisuje zapach jakiegoś kosmetyku, to on nie będzie stuprocentowo tak odebrany przez niego, jakby był przez nas. Bo ten zapach może bardziej przypasować nam, kobietom, niż mężczyznom. Także widzicie, konsystencje, zapachy, działanie na skórę, te wszystkie etapy pielęgnacyjne, to, że mężczyźni muszą się golić, że muszą usuwać owłosienie, to jak działa ten cały proces golenia na ich skórę, podrażnienia, zaczerwienienia, ten wrastanie się tych włosków i tak dalej, to są bardzo istotne sprawy. I teraz, jeśli będziecie słuchać, czytać opinie mężczyzn na temat różnych kosmetyków, a będziecie już świadome w tym, jakie są różnice fizjologiczne w budowie naszej skóry między kobietami a mężczyznami, to będziecie potrafiły wyłapać dla Was, mam nadzieję, że tak oczywiście będzie, wyłapać dla Was istotne informacje z takich recenzji. Bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć: nie, ten kosmetyk się u Ciebie sprawdza, ale Ty masz zupełnie inną skórę, więc nie, ja w ogóle nie będę Cię słuchać. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście zwracały uwagę na to, jak dana recenzja jest przeprowadzana, jak wykonywana jest taka opinia o kosmetyku, jak ten mężczyzna się wypowiada, jakie efekty na skórze widzi, jaki ma typ skóry, jak ona działa na niego, żebyście zawsze brały to w duży nawias, zwracały na to uwagę i dopiero na tej podstawie decydowały, czy recenzja tego kosmetyku lub też sam kosmetyk będzie dla Was odpowiedni. No dobrze, myślę, że te najważniejsze kwestie dzisiaj sobie poruszyliśmy i mam nadzieję, że ten filmik właśnie da Wam do myślenia dzisiaj. Ja oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy tutaj na moim kanale. Dziękuję Wam za uwagę i przypominam, bo też już często to pytacie, że filmy dotyczące typów skóry, pielęgnacji, kosmetyków i całej reszty już niedługo pojawią się na moim kanale. Także obserwujcie, sprawdzajcie, czekajcie cierpliwie, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!